Witam serdecznie, kochani, na czytaniu tygodniowym. Lecimy. Co też energie przynoszą dla Was na kolejny tydzień? I lecimy znaki ognia. Po kolei polecimy ze znakami. Kochani, prawdopodobnie nie nagram. Dzisiaj się nie wgra horoskop dla Państwa. Pewnie jutro. O ile wiatr ustąpi, to wgramy jutro. Jeżeli nie, no to nawet nie mam pojęcia, kiedy to nastąpi, bo nie mam w ogóle, nie mam w domu internetu. Nagrywam na kamerkę dlatego, bo chciałam zrobić horoskop miesięczny i taki chciałam zrobić na live'iku, no ale niestety nie mogę. Nawet nie mogę wysłać wiadomości. U mnie to jakieś w ogóle chocki klocki, że ciężko się do mnie i dodzwonić. I także wszyscy ci, których Państwa mam na przyszły tydzień, w szczególności na jutro i na pojutrze, to bardzo proszę o wyrozumiałe, szczególnie tych, których mam na WhatsAppa, czy tam właśnie czy przez Messengera, to moi drodzy, bardzo mi przykro. No tutaj już mówię od razu. Dobrze, baranki, lecimy baranki na ten tydzień, tak? Co też dla baranów na ten tydzień? Energię niosą. Niezłe. W energii niezłe, słuchajcie. Energetycznie nieźle. W pracy super, ale chcę Wam się romansować. Oj, chyba Wam się normalnie, aż Wam się coś budzi w tych pod spódniczką. Coś się tu budzi u baranków. Ale tak, czegoś się boicie. Boicie się jakiejś straty. A ja bym powiedziała, że odwrotnie, coś przychodzi fajnego do Państwa. Powiem tak, macie gwiazdę. Gwiazdę od razu z początku tygodnia zakańczacie magiem, tak? Przyjdzie jakaś strata, pożegnanie. Pożegnanie z kimś, pożegnanie z czymś, pożegnanie, nie wiem, wiecie, może coś się zepsuje u Państwa, coś, co służyło przez wiele lat. Ale ja bym powiedziała, że być może przyjdzie pożegnanie z osobą, być może wyjdzie coś na jaw, tak? Bo tutaj jest tak jakby odkrycie czegoś, tak? Być może dotyczy to pracy, być może to, co się dzieje w tej pracy prywatnie czy urzędowo, nie wiem, moi drodzy, tutaj myślę, że Państwo sami pod siebie to podłóżcie, ja już nie będę mówiła tu o historiach spiskowych, natomiast to jest tak, tutaj mamy też i romanse, tu mamy jakieś spółki, tu mamy ukryte knowania, tutaj są jakieś słowa, to jest oczekiwanie jakieś, ale jednocześnie wiele baranków tak jakby jest w energii rozstania, to tak jakby oczekuje na coś, oczekuje na kogoś. Jeżeli chodzi o miłość, no to oczekujecie na kogoś, na wiadomości od kogoś. Być może ktoś oczekuje na wiadomości od Was, tak? I tutaj tak jakby cały tydzień jest energia takiego smutku, takiego, ja bym powiedziała, że smutku takiego emocjonalnego, ale troszeczkę, bo tutaj już pod koniec tygodnia pokazuje mi się odwrotnie, że wchodzicie w energię świętowania. Tutaj jest coś, co pobudzi Waszą tak jakby energetykę miłości, energetykę serca, bo tu już wchodzicie, słuchajcie, jak królowa denarów, mak, jak dwójeczka kielichów, czyli przepiękna energia, czyli tak od czwartku myślę, że zawita coś przepięknego. Natomiast ja bym powiedziała, pierwsza połowa tygodnia, skupienie na pracy, oczekiwanie na jakiś projekt, wejście w jakiś projekt, tak jakby zakończenie jakiejś wewnętrznej walki, ale nie ze sobą, z osobami współpracującymi bym powiedziała, bo tutaj jest zakończenie jakiejś walki, bo tutaj nie ma tak jakby, nie ma rozstrzygnięcia tematu, ale dla Was ja myślę, że będzie to bardzo korzystne, bo tu się pokazuje dziewiątka denarów, królowa denarów, czyli tak jakby dla tych, którzy czekają na przedłużenie umów, dla tych, którzy tak jakby jest przedłużenie tych umów, dla tych, którzy chcą... Dla tych, którzy, moi drodzy, chcą coś nowego, wdrożyć coś nowego, no to tutaj macie początek tygodnia, Wam bardzo, bardzo służy. Takie uwaga bym tylko powiedziała, uwaga na rano w czwartek, bo tutaj jest król mieczy, uważamy, tak, uważamy, bo tu możemy zostać rozliczeni, tutaj ktoś na nas może patrzeć bardzo, bardzo krytycznym okiem, więc i tutaj jest troszeczkę Waszego strachu też jednocześnie. Natomiast jeżeli chodzi o miłość, to w tej miłości do połowy tego tygodnia, tak jak mówię, będzie średnie oczekiwanie, wyczekiwanie, bardziej patrzenie na straty, tęsknota, to tak jakbyście byli z kimś pogniewani, pokłóceni lub Wasze drogi się w jakiś sposób rozeszły, ale i jedno i drugie czeka, słuchajcie, na wiadomość, tak, a może się odezwie, a może się odezwie, ale może jednak się odezwie, a może tutaj coś trzeba zrobić, ale ja nie ustąpię, ząb za ząb, ja tutaj nie ustąpię, tutaj nie będzie i myślę, że dopiero pod koniec tygodnia przychodzi refleksja, że trzeba coś z tym zrobić, tak, bo
bo można coś bardzo cennego w życiu stracić. Ogólnie macie fajny czas. Powiem tak, poniedziałek, wtorek, myślenie, przygotowanie, doszlifowanie czegoś u Państwa. Takie bardzo fajne doszlifowanie. Ja bym powiedziała, że we wtorek taki czas na to, żeby coś zacząć, na to, żeby dostać nawet coś od, jak to się mówi, od świata w formie kasy, w formie czegoś dobrego, jakiegoś bonusu życiowego, tak? Jeżeli chodzi środa, to tutaj troszeczkę się po południu zaczynamy czegoś bać, obawiać, a w czwartek jesteśmy poddani, patrzy się, ktoś tam się nam przygląda. Piątek jest już mak i ten mak Wam towarzyszy aż do niedzieli, wchodzicie w tydzień, przepiękny tydzień. O, tutaj to macie karty, no powiem Wam, że super, bajka, poezja, bo macie dziewiątkę kielichów, trójkę kielichów i macie słoneczko. To powiem tak, wiele z baranków, nie wiem czy samotnych, czy zajętych, ale ma tutaj możliwość na wejście w jakąś nową relację, na stworzenie czegoś nowego. Czy będzie ukryte? Nie sądzę, bo to nie jest ukryte. Tutaj tylko po prostu musicie zwrócić uwagę na tego króla mieczy, bo wtedy, jeżeli stwierdzicie, że jest Wam nie po drodze, to trzeba być uczciwym względem siebie i względem kogoś, chociaż osoby tej drugiej osoby, tak, chociaż tutaj się pokazują jakieś poranienia. Natomiast jeżeli chodzi o zdrówko, kochani, mamy tutaj mamy jakieś skaleczenia, tutaj mamy głowa, tutaj pracuje głowa, tu są emocje, czyli tak jakby taka depresyjność troszeczkę, ja bym powiedziała, ale ta depresyjność, ona już tak jakby ustępowała pomaleńku, już jak to się mówi, ta kropla drąży skałę, już się pomalusieńku gdzieś tam energetycznie budzicie, lub w tym tygodniu może też tak być, że nie będzie to dotyczyło emocji jako emocji, tylko będzie chodziło o waszą energetykę, że aż Was powali na kolana i później przepięknie pod koniec tygodnia złapiecie tego maga za ręce, tak? Czyli złapiecie, że staniecie się tym magiem i zaczniecie żonglować, czyli zaczniecie się budzić energetycznie do życia, bo w przyszłym tygodniu wyglądacie iście szampańsko, moje drogie baranki. Tyleż dla Was, kochani, w pracy Wam się coś uda, w pracy coś nawiążecie, w pracy coś stworzycie. Tutaj idzie jakiś pieniążek, nowa propozycja, ale jest gwiazda, pamiętajcie, co by się nie działo, co by się u Państwa w pracy nie zadziało, co by się nie zadziało w zdrówku, jak to się, ale najbardziej mi się pokazuje skaleczenia i głowa. Skaleczenia i głowa, ale głowa to są emocje, stres, być może takie totalne gdzieś tam przygnębienie, które sięga zenitu i w tym tygodniu powali Was na kolana, ale już pod koniec tygodnia z tego się zaczniecie bardzo, bardzo ładnie budzić. Tyleż, kochani, na ten tydzień. Pozdrawiam serdecznie, przepraszam, ale grzeje się czajnik tutaj, bo ja mam tutaj kuchnię zaraz za kamerką, za drzwiami i akurat stoi czajniczek i coś tam się widzę gotuje. Aż się sama zdziwiłam, o cóż tu chodzi. Przepraszam najmocniej. Czy moje towarzystwo może być ciszej? Dziękuję. No, nie byłoby, jak żeby się coś tam nie zadziało, niestety. Lecimy lwa. Co też dla naszych lwów w tym tygodniu? Horoskopy miesięczne. Postaram się jutro Państwu zrobić, dobrze, ale też nie wiem, czy nie będzie na wybierz gromadkę. Będziecie mogli sobie wybrać gromadkę, ale zrobimy z większej ilości gromadek. Nie będą to trzy, ale nie sądzę, żebym zrobiła całość, bo myślę, że nie starczy mi czasu. Jutro niestety, kochani, mam troszeczkę spraw do załatwienia i dzień biegający, niestety. Także tak to. Dobrze, lecimy. Co dla naszych lwów na ten tydzień? Co dla naszych lwów na ten tydzień? W miłości coś? W miłości może być fajnego. W pracy średnio. W energetyce też średnio. Oszukujecie samych siebie, ale jest jakiś przełom, jest przełamanie tutaj. Jest dobra komitywa, tworzenie tak jakby bardziej rodzinnie, bym powiedziała, u lwów jest bardziej rodzinnie, ale jednocześnie jest coś zakryte. Są zakryte, powiem tak, kochani, chcę Wam powiedzieć, że co jest zakryte? Jest zakryte, może nie powinnam tego mówić, ale tak jakby zakryte jest, tak jakby energia, która, myślę, że wiele z Was będzie wiedziała, o co chodzi, związana z pracą.
I tutaj chcę powiedzieć, że się nie mylicie. To, czego się boicie, to, o co walczycie, to, gdzie coś tam się zadziało wcześniej i były jakieś zgrzyty i zostało to ukryte, czyli wyciszone, gdzieś tam sobie wyciszone, to chcę Państwu powiedzieć, że w tym tygodniu wielka szansa na to, że zostanie przecięte, że dostaniecie tak jakby zostanie podjęta decyzja o tym, że z Państwem się chce ktoś rozstać, czy to Państwo chcecie odejść, czy to Państwo chcecie gdzieś tam wrócić do dobrej energii, bo jesteście zmęczeni jakąś sytuacją w pracy. Bardzo mocno mi się tutaj rzuca praca. Boicie się o nią niesłychanie mocno, ale powiem Wam tak, macie tak cudowne podłoże, pamiętajcie o tym, macie tak cudowne podłoże, mocne podłoże, bo siódemka denarów to jest już mocne podłoże. Ja na coś pracowałem, ja coś potrafię, ja w czymś jestem dobry, dobra. Czeka Was świat i czeka Was dziesiątka kielichów. Broni Was umiarkowanie i ta siódemka denarów. Moi drodzy, chcę Wam powiedzieć, że przyjdzie Wam się bronić. Tutaj ktoś będzie na siłę coś Państwu chciał wmówić, coś tak jakby uzurpować na siebie, dla siebie, tak jakby chciałby Was w czymś oszukać, żeby coś zakończyć, coś przyszpić, tak jakby, żeby decyzja została podjęta, ale wiele decyzji będzie podejmowane poza Wami, tak, czyli poza Państwem niejako, lub to Wy, jeżeli to jesteście Wy, no to coś kończycie jeszcze zimą, tak, jeszcze kończycie zimą, ale odnośnie pracy, czyli coś zmieniacie, coś zakończacie, coś będziecie tworzyć. Powiem, jak to się skończy, nie wiem, kochani, pokazuje mi się energia obrony, obserwacji, ale później idziecie, zobaczcie, czysta droga na cały przyszły rok, ale to oznacza, kochani, też jednocześnie, że jeżeli wyjdziecie teraz, to troszeczkę za wcześnie, tak? A tu się pokazuje, że jest wyjście zimą. Natomiast macie czystą drogę i później jest wieża. Uważajcie. Uważajcie, obrońcie się, ochrońcie się, jeżeli możecie, bo tutaj jest tak jakby w przyszły tydzień kontynuacja w jakiś sposób sytuacji odnośnie tego tygodnia, tak? Czyli kontynuacja, ale efekt, bowiem Państwu tak, efekt to jest tak, świat i dziesiątka kielichów, czyli jeżeli chodzi o pracę, to Wy tą pracę znajdziecie, tak? A tu się pokazuje, że ta praca jest, ona do Państwa, może nie ona do Państwa przyjdzie, czyli tylko, że ktoś z przeszłości tak jakby da impuls, da sygnał, że możecie się tam zjawić, możecie się tam pojawić i to da Wam niejako, bo jest to narożne karty, bardzo ważne zawsze w czytaniu, pamiętajcie, dla tych, które czytają, to takie moje spostrzeżenie, że zawsze narożnie czytam i tu mamy umiarkowanie i siódemkę denarów, słuchajcie, nie bójcie się tego nowego, bo tutaj znajdziecie spokój i harmonię, czyli wejdziecie z powrotem na dobry etap, a mało tego, to jest tak jakby ta przeszłość, czy ktoś z przeszłości pomoże Państwu coś uładzić w życiu. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, to ja bym powiedziała, że coś jest ukryte, coś czujecie, ale nie wiecie co, nie wiecie o co chodzi, bo tutaj jest, mamy ten księżyc, czwórkę mieczy, czyli tak jakby należy Wam się niesamowicie mocno jakiś odpoczynek i jeżeli macie tylko taką możliwość, to nie brońcie się przed tym, tylko po prostu za tym idźcie, nie obserwujcie, nie patrzcie na to, co się dzieje, tylko po prostu odpoczywajcie lub będziecie zmuszeni do jakiegoś odpoczynku. Może to będą te kwarantanny, może to będą przeróżne inne rzeczy, ale to jest tak jakby zmuszenie. Tutaj nie ma powrotu do pracy, tylko bardziej bym powiedziała, że tu jest odpoczynek od pracy. Być może odpoczynek od czegoś, co Wam nie służy, tak, od czegoś, co Was przeciążało. Jeżeli chodzi o miłość, to jest tu równowaga. Tu nawet bym powiedziała, że tutaj są lwy, które od jakiegoś czasu są same, nadal czują się w jakiś sposób oszukane, skrzywdzone, ale to już jest tylko tak jakby w gierunku mieczy, że a jeszcze poobserwuję, popatrzę, co tam u niej się dzieje, ale tak naprawdę już macie tą gotowość do tego, żeby ruszyć na podbój świata, tak, i tutaj są szanse, bo to jest ten rycerz kielichów, no takie, on jest taki luźny, wesoły, ale tak jakby jest to coś, co jest Wam potrzebne, żeby te serce wyszło, tak, żeby te serce zaczęło bić, żeby ono zaczęło się ruszać, żeby gdzieś tam ta serotoninka się u Państwa obudziła, żeby gdzieś tam ten hormon szczęścia zaczął działać i żebyście poszli do przodu dalej szukać tej prawdziwej miłości. Dziękuję, lwy kochane, bardzo fajne macie karty, to nie są złe karty, tylko tutaj uwaga na osoby, które mają coś pod spodem, na osoby, które niosą coś pod spodem, tak, także na to, kochani, zwróćcie uwagę. I lecimy strzelce. Co dla naszych strzelców na ten tydzień? Co dla naszych strzelców na ten tydzień? Lecimy strzelce.
kochani, może być tak, ja już mówiłam wcześniej, że nie mam internetu, nie wiem, kiedy Państwu to wgram, ale nie mam dzisiaj, nie mam, jest wichura, nie mam w ogóle od rana, nie mam internetu, więc nie sądzę, żeby to się dzisiaj wgrało, aczkolwiek no zobaczymy, ale nie sądzę, żeby się wgrało. Jeżeli tu nie ma, w telefonach nie mam, to nie mamy, nie mam w telewizji, to i tutaj też nie będzie. A strzelcy mają najfajniejsze karty. A strzelcy to się chcą kochać. A strzelce to tam z wyroków po prostu idą jak burza. Strzelce, powiem tak, strzelec się budzi, strzelec żyje, strzelec idzie za tym, co niesie mu los. Po prostu idziecie, idziecie tak, jak idzie, tak jak linia waszego życia idzie, tak idziecie, bo tak chce los, tak. I wyjdziecie, wy się temu, ja bym powiedziała wręcz, że się poddajecie. Tutaj jest jakiś powód do świętowania, tu jest jakaś radość, tutaj są spotkania ze starszymi osobami z rodu, tu jest jakaś transformacja, romans ze Skorpionem, szansa na coś nowego tak naprawdę. Tu jest szansa na coś nowego, tu jest szansa na wejście w jakąś relację długoterminową, tak bym powiedziała. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, to jest też tworzenie. Jest tworzenie, tu jest wejście, to jest spisywanie siebie, ale uważajcie, bo przy tym podpisie, przy tym, co wszystko, co podpisujecie w tym tygodniu, jest coś zakryte, moi drodzy. Uważajcie, bo to jest tak jakby zwiększenie obowiązków, w szczególności pracy, lub tak jakby nie do końca zdajecie sobie sprawę z tego, co podpisujecie, czyli czy czytamy wszystko, co jest drobnym druczkiem, bo to jest tak jakby tak, to jest tworzenie, to jest podpis, ale to jest ukryte, a to jest ukryte, czyli tutaj są większe, tak jakby ukryte są wasze większe zobowiązania lub wasze zwiększone obowiązki, co później będzie, co później może dać wam ból głowy, takie myślenie podwójne, ale energię macie przecudną, przepiękną, macie koło fortuny, trójkę kielichów, bawicie się, podchodzicie jednocześnie tak jakby, tutaj jest wielorodowe, tak, czyli takie wielopokoleniowe spotkania, tutaj jest rozmowy wielopokoleniowe, tu są jakieś dywagacje, ale jednocześnie tu jest szansa na romans, szansa na związek, szansa na stworzenie czegoś i to, co szło powoli w emocjach, to, co powoli szło w miłości, w tym tygodniu może nabrać naprawdę kolorów i kształtów i może tak jakby objawić się w tym, że tak, ja spisuję swój los, tak, ja chcę tego, ja chcę ją, ja chcę jego, tak, ja chcę tutaj iść lub ja chcę tutaj być, tak? Tutaj jest takie spisywanie swojego losu, ale długoterminowe, bo tutaj kapłan z asem to jest zawsze coś długoterminowego, to jest na dekady, to nie jest na miesiące, to nie jest na lata, tylko to jest naprawdę już na dekady. Piękna energia, przyświeca wam koło fortuny, przyświeca wam tak jakby przyświeca wam koło fortuny, przyświeca wam as kielichów, lub jeżeli byliście bardzo mocno, tak jakby, bo to jest takie, jestem ogniste, ogniste, ja po prostu jestem w takiej energii, że w tym tygodniu to coś aż mnie będzie, aż będzie mną rzucać, rozpierać mnie, ja tu potrzebuję tego, ja tego, ja chcę coś zrobić, no bo normalnie aż mnie tam, jak to się mówi, rozwali energia, to tutaj macie, możecie być tak, że możecie to przekuć tak jakby, żeby otworzyć się na relacje bardziej lub staniecie się bardzo odpowiedzialne za rodzinę w jakiś sposób, za rodzinę, za bliskich, czy za przyjaciół, nie wiem o co chodzi, ale może tak się zadzieć w tym tygodniu, kochani. Jeżeli chodzi o zdrówko, to bym powiedziała, że super, ale uwaga, bo coś się wykluwa, może być wrzut, może być wrzut, może być wyprysk, może być krosta, może być jakiś guzek. Jeżeli guzek, to są to drogi, znaczy jeżeli jest to guzek, no to coś tam, ale to jest wszystko, co wyczujecie, tak, bo to jest coś tam, co wyczuwam, ale nie jest to coś, co będzie Państwu tam absolutnie nic groźnego, tak bym powiedziała. Bardziej bym powiedziała, że tutaj to jest energetyka wow. Wow, dosłownie wow, moi drodzy, bo nie dość, że się budzicie, to jesteście emocjonalni, tutaj macie chęci na wiele, ale to jest po prostu przepiękna, przepiękna energia. No, strzelce, pozazdrościć takiej energii. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Do kolejnego czytania, buziaczki. Hej, pa, straszna wichura za oknem, a u mnie też huczy tutaj na niesamowicie mocno. Buziaczki, hej, pa.